Cześć, jestem Jędrzej. Tak jak Konrad mi tutaj zapowiedział, opowiem Wam o bazie danych, którą trochę przez przypadek zrobiliśmy u nas w firmie. Zaraz powiem, czemu przez przypadek. Dobra, o, coś tu nie działa. Działa. Dobra, to jest taka prosta, może nie do końca prosta baza danych, którą mam nadzieję w trakcie jakoś tutaj Wam przybliżę. I teraz tak. Jeżeli chodzi o design, jeżeli design bazy danych, jeżeli to możemy w ten sposób nazwać, żeby Wam to przybliżyć, to mamy taki pattern, który się nazywa nigdy nie nadpisuj danych, tak? Czyli jak dane są już wpisane, to ja tak w sumie? Halo? Czyli jeżeli mamy dane zapisane do bazy danych, nigdy nie wpisujemy nic na te same dane, tylko dopisujemy na koniec, tak? Na przykład. Czyli to jest właśnie ten never overwrite. Oprócz tego mamy ACID. Kto wie, co jest ACID w bazach danych? No dobra, 20%. Nie jest źle. Generalnie chodzi o to, że nie będę tu przytaczał całej definicji, chodzi o to, żeby dane były zawsze dobre, zawsze nigdy na siebie nie nachodziły i tak dalej, i tak dalej. Są cztery takie paterny, aczkolwiek w bazie domyślnie naszej nie jest włączony, nie jest wymuszony fsense na dysk, zostawiamy to kernelowi, niech sam sobie zdecyduje, kiedy tego fsense'a zrobić. Jeżeli chodzi o indeksy w bazie danych. Mamy jeden główny indeks, który się nazywa ID. Oprócz tego mamy wiele dodatkowych indeksów, które służą do szeregowania, uporządkowania, rozdzielania danych. O nich za chwilę. Jeżeli chodzi o storage, czyli rzeczy, które możecie zapisywać do tej bazy danych. Nic nie chcę mówić, Konrad, ale chyba bateria słaba jest w tym mikrofonie. A jeżeli chodzi o storage, to mamy Marshalla, czyli każdy generalnie Pythonowy obiekt, który nie jest jakiś bardzo skomplikowany, da się zapisać domyślnie. Jeżeli Marshall nie wystarczy, każdy może sobie go podmienić na, nie wiem, na JSONa. Ja będę mówił głośno bez tego mikrofonu. Słychać mnie tam z tyłu? Dobra. Mamy Marshalla do zapisywania obiektów, czyli każdy obiekt Pythonowy powinno się dać zapisać. Jeżeli chodzi o możliwość implementacji innych storage'y pod to, to nie ma problemu, może być to JSON, może być, nie wiem, nawet Pythonowy Pickle, aczkolwiek nie polecam. Mogą być jakieś, nie wiem, BJSONy z Mongo, cokolwiek, wszystko pójdzie, nie ma problemu, żeby to zrobić. Dobra, jak zacząć bazą danych? To jest baza czysto Pythonowa, embedded domyślnie, więc użycie jest bardzo proste. Tak, widać w ogóle? Tak mniej więcej chociaż? Nie wiem, nic tam z tyłu? Jakbym chciał zooma trochę, bo nie mam dużo kodu, tylko żeby to zwiększyć. Dobra, super. A, nic więcej nie zrobię. Dobra. Trochę się powiększyło, ale może nie. Generalnie tworzymy sobie obiekt, robimy create'a i potem już możemy używać, tak? Potem jest w pętelce insert i w pętelce wypisywanie, to nie będę się nad tym bo myślę, że nie ma co opisywać kodu, bo to zawsze słabe. O co chodzi, jak działa get? Jest tak, get leci prosto z indeksu, czyli jeżeli macie 1000 indeksów, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, że chodzi o wydajność. Czy jest jeden indeks, tak samo szybko pobieracie, jak jest 1000, tak samo szybko. Get jest prosto z indeksu, tak jak widać na tym kawałeczku kodu. Uderzamy sobie prosto w indeks, a potem już wyciągamy dane z niego, koniec, tak? Czyli jeżeli potrzeba jest dodania indeksu, żeby pobierać szybko dane, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o insert, z tym jest trochę gorzej, ponieważ tak jak tutaj widać, mamy pętelkę i lecimy po wszystkich indeksach i wrzucamy po kolei dane do nich. Najpierw rzucając dane do indeksu ID, który nam całość spina do kupy, tak? Jakbym ściszył głos tam z tyłu, dajcie mi znać, żebym podgłośnił, dobra? Także jeżeli chodzi o insert, to im więcej macie indeksów, tym jest to teoretycznie wolniejsze, tak? Jeżeli chodzi o update, no to mamy tak samo jak w insercie, czyli lecimy po wszystkich po kolei. Jeżeli mamy, a delete to jest ta sama metoda co update, także lecimy po prostu sobie w pętelce po indeksach. Przy czym to się dzieje pod spodem bazy, tylko tak by to przytaczam, żeby było wiadomo, jak to działa. Jeżeli chodzi o szybkość, nie sądzę, żebyście mieli problem z szybkością w standardowych zastosowaniach, bo to jest około 100 tysięcy insertów, update'ów na sekundę i powyżej 100 tysięcy getów spokojnie. Także jak macie 100 indeksów, to i tak macie w większości przypadków na pewno, to nie będzie problem, który Was dotknie, to nie będzie Was limitować. Jak potem, nie wiem, Konrad, prezentacja będzie dostępna potem gdzieś? Tu są linki, więc jakby ktoś chciał, to sobie może potem w te linki poklikać albo bezpośrednio do mnie napisać to więcej danych czy jakieś pomocy, to nie ma problemu. Teraz tak, co ważne, indeks w naszej bazie to nie jest taki indeks, jak znacie z indeksów z bazy SQL. To jest bardziej coś, co służy do pobrania określonych danych, czyli coś, co jest powiedzmy czymś w rodzaju tabeli w bazie danych, powiedzmy SQL-owej albo w Mongo są kolekcje, tak? Jeżeli nie pomyliłem, tak, w Mongo są kolekcje. To jest powiedzmy coś, taka logiczna separacja danych między innymi.
Możemy sortować dane, no wiadomo, tak? Indeksy mamy po to, żeby posortować dane i tak dalej. Właśnie odseparowanie tych danych od siebie, czyli te tabele, kolekcje. I teraz przykład takiego indeksu. To jest niestety kod Pythonowy, ale generalnie chodzi o to, że są trzy metody, także tam z tyłu przetłumaczę. Trzy metody, pierwsza to jest init, druga to jest make key value, trzecia to jest make key. One tylko zwracają klucz i wartość albo klucz tam, tak? To jest tyle trzeba wiedzieć. Co jest ważne, musi być sztywno, znaczy jawnie określony, jaki to jest format klucza, tak? Ponieważ, czyli jeżeli macie, chcecie mieć inty, no to tylko inty. Jak wrzucicie stringa, to się wykrzaczy. Jak macie stringa, no to inta też wrzucicie, ale będzie się sortować jak string w razie czego, tak? Zrobiliśmy taki prosty helper, który tak naprawdę spowoduje, że wygeneruje się ten kod Pythonowy, wygeneruje się, jak napiszecie takie 5 linii, jak on się pod spodem wygeneruje i nie będzie działać tak samo, jakby jeżeli by się napisało ten kod Pythonowy, normalną klasę Pythonową, baza pod spodem zrzuca ten kod, po to, żebyście nie musieli za każdym razem go dodawać, zrzuca, zapisuje na dysku, więc jak potem drugi raz robicie sobie DB Open albo cokolwiek, albo skopiujecie pliki też, to wszystko działa, tak? Czyli jak już dodacie indeks, to już potem możecie o tym pliku, o jego klasie, o wszystkim zapomnieć. Czyli to nie jest tak, że za każdym razem musicie dodawać te same obiekty z kółko w tą i z powrotem. No i potem sobie normalnie lecimy po tym i lecimy i możemy pobierać właśnie metodą all na przykład z konkretnego indeksu, tak? Jeżeli chodzi o to, co mówiłem, że możemy podzielić sobie na tabele kolekcje, to jeżeli sobie mamy tą funkcję make key value naszą, jeżeli ja sobie wrzucę dane, na przykład, bo wrzucamy generalnie słowniki, tak, bo to jest najwygodniejsze do wrzucenia do bazy danych. Wrzucamy sobie słownik do bazy danych, przydzielamy do klucza T, przydzielamy sobie, nie wiem, wartość T1 i potem w naszym indeksie, T1 indeks, który się nazywa, sprawdzamy sobie, czy faktycznie pod tym T jest T1, jeśli tam jest T1, to sobie zwracamy naszego X-a, a jak nie, no to nic nie zwracamy, czyli nie wpadnie, nie będzie zaindeksowana wartość, tak? Teraz tak, co jeżeli mamy już te indeksy dodane, no to dodajemy sobie te dwa indeksy, ten T1 i T2, który jest powiedzmy tym samym indeksem, tylko sprawdza T2. Lecimy sobie w pętelce, wrzucamy sobie po 10 obiektów każdego typu. Następnie możemy sobie teraz już właśnie, jak widać, mamy te dwa pobrania dla T1 i T2 mam odseparowane od siebie, tak? Sobie mogę jechać, teraz pobieram sobie jeden, mogę sobie potem jechać i pobieram sobie z drugiego. I mam dane pięknie odseparowane od siebie. Teraz tak, jak ktoś pewnie patrzył ci bliżej, bo ci dalej nie widzą kodu, to mamy make key value. Dlaczego ona zwraca dwie wartości? Bo pierwszą wartością to jest wartość klucza, czyli jeżeli chcemy sobie, nie wiem, wrzucić słownik i właśnie wyciągać, zaindeksować wszystkie wartości, znaczy zaindeksować, wrzucić do bazy, nie wiem, milion słowników, gdzie jest wartość x, znaczy gdzie po wartości x chcemy wyciągać, no to nasz x to jest nasz klucz, tak? No i teraz jeżeli mamy jakieś skomplikowane obliczenia, albo jakieś dane musimy powiązać z wartością tego x-a, która nie jest, powiedzmy, wprost dostępna z naszego słownika, tylko, nie wiem, jakieś wyliczenia matematyczne. Tu jest akurat głupie mnożenie razy 10, ale jeżeli tam macie jakieś wyliczenia właśnie, czy jakieś dane musicie już sobie przeliczyć na wrzuceniu do bazy, nie na pobieraniu. Czyli jeżeli raz wrzucacie, potem 1000 razy pobieracie, no to zrobicie to na wrzuceniu do bazy danych, czyli właśnie podpisując to pod wartość do konkretnego klucza już. Czyli oprócz tego, że wrzucacie sobie obiekt i macie cały wielki obiekt, to do każdego indeksu możecie dopisać jeszcze wartość. Oprócz samej wartości klucza, tak? Teraz tak, na wszystkich przykładach do tej pory pokazywałem, że jest tylko wszystko pokazywane było na metodzie all. No jak oczywiście wiadomo, nie tylko taka metoda jest dostępna, tak, bo to byłoby bez sensu. Jest oczywiście też get. Jest get many. Jest get between, jest all i można jeszcze pisać funkcje po stronie bazy danych, oczywiście. Teraz tak, jeżeli ktoś patrzy uważnie, to zauważył, że wszystkie do tej pory indeksy, które pokazywałem, były indeksem hash. Czyli jak wiadomo, funkcja haszująca, co robi nam funkcja haszująca? Tak jest, czyli generalnie tracimy naszą kolejność, tak, stracimy ją, bo jeżeli liczymy jakiś skrót, to musimy stracić jakby, powiedzmy, oryginalną kolejność danych. Czyli jeżeli byśmy sobie chcieli wrzucić posortowane 100 000 intów, pomijam sensowność takiego zachowania, no to jak wrzucimy to do hasza, no to jest szansa, że dostaniemy w tej kolejności? A jest szansa, że dostaniemy w innej? No, bo tak działa funkcja haszująca, tak? Przyjmuje wartość, liczy z niej jakiegoś hasza, skrót, cokolwiek, zwraca i to jest naszą wartością indeksu. Dlatego jest tree index, czyli to jest B plus drzewo na dysku, nie będę tutaj zanudzał szczegółami implementacji, chodzi o to, że to jest B plus drzewo, czyli tak jak każda struktura drzewiasta, ona zachowuje nam kolejność, tak? To jest struktura zoptymalizowana pod dostęp właśnie na dysku. Tak samo działa, definiujemy, jaki jest format klucza, w tym przypadku int duży.
cała make i make value identycznie działają. Jedyna różnica jest taka, że właśnie otrzymujemy te dane posortowane, możemy z lewej, z prawej, pomiędzy, rozłącznie, wszystko sobie wyciągać ładnie. Tak samo jest ten format uproszczony, zrobiony, który identycznie nazywamy go, dajemy jaki jest typ, dajemy jaki jest format klucza i robimy tą funkcję naszą make value. Teraz tak, czy ktoś ma jakieś pytania w tym momencie już? Jeszcze przed tym slajdem? Okej. Okay. Jakby było za szybko, to też proszę informację. Teraz tak, mamy coś takiego jak sharding, czyli jeżeli macie na przykład bardzo dużo danych, bardzo dużo, przez bardzo dużo danych rozumiem, no w milionach bo powiedzmy można to liczyć, no to wiadomo, tutaj jeżeli baza jakby dopisuje ciągle do pliku, no to wiadomo, że ten plik w końcu się robi taki, tak, a tam danych jest tyle. To jakby sharding nam jakby rozwiąże trochę problem o tyle, że nam podzieli ten pliczak powiedzmy na 10 mniejszych plików i uzyskamy powiedzmy coś w rodzaju 10 małych baz danych. Plus jest taki, że wszystkie indeksy wewnętrzne będą lepiej działały, bo nie będą na za dużych liczbach i tak dalej, więc jeżeli macie bardzo dużo danych, to pisząc sobie taki prosty kod właśnie, że robimy sobie sharding, to uzyskujemy właśnie to, że mamy dane podzielone na małe części i z tych małych części potem my sobie już możemy wewnętrznie, już w bazie, w środku złączyć to. Plus jest taki, że dodając tylko to, zyskujemy jakieś 60-70% wydajności przy, nie wiem, przy dziesiątkach milionów rekordów, tak? Nie wiem, czy ktoś ma takie czyli to samo się tyczy, jeżeli macie, nie wiem, 10 milionów małych rekordów lub jeżeli macie 100 tysięcy stukrotnie większych rekordów, tak? Bo to jakby tyczy się, jeżeli pojedynczy plik się zbliża do 4 giga, to generalnie się robi problem. Bo się muszą przełączyć na większe indeksy i to już nie będę zanudzał. Teraz tak, tam na jednym z poprzednich slajdów pokazywałem, że baza ma, że można pisać funkcję po stronie bazy danych. Teraz tak, ponieważ jak mówiłem, to jest baza embedded, to jak ktoś słuchał albo się domyślił, to może pomyśleć, że po co funkcję po stronie bazy danych w bazach typu embedded. No bo mam kod, mam bazę danych w moim kodzie, no to sam mogę zrobić co chcę. No ale właśnie zrobiliśmy też taki prosty serwer, powiedzmy, który się po HTTP komunikuje, z którym się można komunikować po protokole HTTP. I wtedy już to ma sens, bo sobie robimy tą funkcję po stronie bazy danych, której tutaj akurat nie mam, ale jak robimy sobie funkcję normalnie, ona ma dostęp do bazy, do indeksu, do wszystkiego, tak? Przecież definiujemy ją wprost w indeksie, nie wiem, czy tu mam przykład, bo to kodu już nie chciałem za dużo. Jak tam dokumentacja potem na koniec pokażę, to jest bardzo proste, definiujemy sobie funkcję normalnie w Pythonie, opiszemy to, co zwróci baza, to będzie na zwrotce z naszej funkcji, robimy sobie deberun i koniec. Serwer jest o tyle fajny, że on ma jeszcze interfejs taki wbudowany, prosty, w Bootstrapie i ładnie wygląda i można klikać w ogóle, także też jest ok. Jak już mamy serwer, to mamy jeszcze coś takiego jak CodeDB PyClient, czyli dodając te dwie linijki, powodujemy, że cały nasz kod, który działa na wersji embedded, w tej chwili działa na wersji serwerowej. Nic nie musimy więcej zmieniać w kodzie oprócz tych dwóch linijek. Wszystkie importy, wszystko, wszystkie indeksy, wszystko będzie teraz latało po sieci, w tą i z powrotem i nic nie musimy zmieniać. Czyli jeżeli się bawimy i robimy sobie na embedzie, to sobie dodajemy te dwie linijki, to już nam lata gdzieś na serwer. Także to jest takie ułatwione właśnie. Dema niestety chyba nie pokażę, bo nie mam odpowiedniego wejścia. Także demo musimy sobie odpuścić, więc nam trochę czasu ucieknie. Dobra, teraz czy ktoś ma jakieś pytania już, bo to już tak naprawdę zbliżamy się do końca. Jak? Python 2, tak? Python 3 czy oba? Tylko dwójka. Teraz tylko dwójka. Wiem, wszyscy lubią trójkę, ale tak naprawdę nikt nie lubi. Nie, no bo z trójką jest trochę problemów, jeżeli piszemy takie rzeczy, powiedzmy, nisko, bo... Znaczy jest dużo takich niekompatybilności, powiedzmy, że spowodowałoby to, że utrzymanie jednego codebase jest niemożliwe, bo po prostu ilość ifów, jakichś haków i tak dalej, to po prostu przekracza sensowne rozmiary. Musiały być dwa osobne codebase'y. My w firmie używamy tylko dwójki, bo na trójce nic nie działa, tego co potrzebujemy albo co robimy, więc po prostu jakby my nie potrzebujemy trójki. Wiem, że są ludzie, którzy robią sobie na trójce, wiem, że tam działa 80-90% powiedzmy funkcji działa, także na pewno da się to odpalić, generalnie działa, nie ma przeciwwskazań, aczkolwiek po prostu tam są zmiany w strukcie, zmiany w dostępu do plików, lista jest bardzo duża i po prostu musiało być strasznie, mówiąc wprost, głupie patche, żeby to ogarnąć można było jakoś. Także trójki nie ma, ale działa na PyPy'u, każdym od razu na Jytonie, na Iron Pythonie nawet też działa. Tak? Tak? To obsługuje 1.0 czy 1.1? W sensie w jednym połączeniu można kilka operacji wykonać? Nie, w jednym połączeniu możesz jedną, ale jak jej nie zamkniesz, znaczy jest keep alive zwykły, czyli 1.1, ale nie ma pipelingu, czyli
No wysyłasz, dostajesz odpowiedź, tak? Jak nie zamkniesz sobie gniazda, to może następny, ale nie wyślesz dwóch i nie dostaniesz dwóch odpowiedzi naraz. Jeden, jeden, ale bez pipelingu. Nie wiem, czy mówiłeś, może nie trzeba. Dlaczego zdecydowaliście się wepchnąć własną bazę danych? Potrzebowaliśmy, dlaczego? Bo potrzebowaliśmy dla klienta napisać taki projekt, który działałby u niego na komputerach jego klientów znowu. Przy czym musiały być zaszyfrowane dane na dysku. I jak pisaliśmy to wszystko, to strasznie się zmieniały założenia, strasznie rzeczy dochodziło, już było z góry wiadomo, że jak to zrobimy na SQL-ce, to będzie taka tabela, albo jakieś dziwne haki na tabeli, gdzie będą część pól wymagana, część nie, zależnie od innych i tak dalej. To się zawsze źle kończy, tak, jak robimy sobie jakieś dynamiczne pola w SQL-ach. No więc zostało nam tak naprawdę, jeżeli wiedzieliśmy, że nie możemy serwera odpalić, bo to musiało działać na komputerze jakby klienta, czyli nie mógł sobie serwer, bo musiałby ktoś tego serwera pilnować. Więc to się zawsze komplikuje, więc musiał być embedded. No z embedded mamy co? Mamy Zoopa, mamy SQLite'a, no i tak naprawdę tyle, nie? Z Zoopem jest, no... Z ODB, przepraszam, nie Zoop. Z ODB jest, no... Działa niby, nie? Ktoś tam używa... No. Więc zrobiliśmy swoje pod konkretne założenia, a potem stwierdziliśmy, że w sumie dobra, działa fajnie, to możemy to pociągnąć dalej do innych projektów. No i tak jakby się właśnie, tak jak mówiłem na początku, trochę przez przypadek rozwinęła z tego taka dosyć większy projekt się z tego rozwinął. Zrobiliśmy tam szyfrowanie właśnie, bo jakby możemy sobie, nie mam tu przykładu, możemy sobie łatwo to szyfrowanie, storage podmieniać, tak? Czyli jeżeli sobie chcemy, nie wiem, zamiast trzymać pliki na dysku normalnie tekstowe, znaczy tekstowe, binarne pliki na dysku, chcemy sobie zaszyfrować dane, no to ja się wpinam w miejsce, gdzie jest zapis do pliku, podmieniam mu funkcję, że nie zapisuj do pliku, tylko zaszyfruj i zapisz do pliku. No i dzień dobry, mam zaszyfrowane transparentnie dla mnie dane, tak? Więc to jest jakby tak, że mając bazę po stronie Pythona, możemy sobie zrobić rzeczy, których innych by się nie dało zrobić bezpośrednio po stronie bazy danych. Albo skończyłoby się pisaniem jakichś w PSQL-u jakichś większych rzeczy, tak? Także to jakby dlatego to powstało. Tak? Kiedy to zrobiliście? W sensie ile czasu temu, jakby to rozwijacie, czy ktoś poza wami... 3 lata temu to powstało mniej więcej. Tak, mniej więcej 3 lata temu gdzieś pierwszy raz się pokazało. Chyba tak, bo 3 lata temu może to takie pierwsze się pojawiły. Czy ktoś tego używa? Tak, stosunkowo dużo osób tego używa. My używamy tego na jako pomocniczą bazę danych, albo jak musimy sobie tak, no nie że pobawić się, ale jak na przykład używamy sobie jako cache, leci tam, bo nam wygodniej, bo tak. Wiem, że używa tego... Jest taki klient do torrentów, ale nie wiem, jak się nazywa. Ludzie odpalają na serwerach, w każdym razie działa to. I właśnie wrzucają tam dane. Używają ludzie, bo nawet można wygooglać i tam są, używają. My generalnie support, no jako taki, jak się ktoś zapyta, to świadczymy, tak? Ale jakby takiego, no nie jest to jakoś bardzo, bardzo, bardzo używane, tak? Ale no nie ma, nie, tak, tak. Nie, możesz spokojnie używać, my używamy, znaczy zależy pod co, tak? Nie wiem, Postgresa tym nie zastąpisz, tak? Bo to nie jest jakby to samo. Jeżeli potrzebujesz bazy, która jest właśnie umożliwić jakieś zabawy z bazą danych, czy właśnie jakieś szybkie podmianki, coś, no to śmiało. Jeżeli jakieś rzeczy właśnie zastosuje Postgresa, to nie. Bo to po prostu jest jakby trochę nie to samo. No tak, inne zastosowanie. Tam jeszcze było jakieś pytanie, tylko... Konrad, no? Aha, pokrywało się. Także tak, jeżeli, no, co prawda dawno nie aktualizowaliśmy jakby wersji publicznie dostępnej, bo ona tam pewnie commit ostatni to ma, ta publiczna jakby, bo my jakby hostujemy sobie repo u nas, a wyrzucamy od czasu do czasu na publikę resztę, znaczy resztę, cały ten. I tam dawno się nie aktualizowało, ale tam generalnie nic się po prostu nie zmieniło. Nikt nic nie krzyczał, że coś nowego potrzebne, myśmy nie potrzebowali, to się rzeczy tam się też nic nie zmieniało, tak? Dokumentacja jest całkiem spoko, także można ten, poza tym to jest Python, więc jak ktoś rozumie Pythona, to zrozumie bazę danych, bo to, wziąć dane, wyciągnąć, zapisać na dysk, wziąć dane i albo w drugą stronę, tak? Także to nie jest jakiś ten. Mamy trochę nowych rzeczy, które, nie wiem, czy tu gdzieś mam wypisane. Nie mam nowych rzeczy. Mamy generalnie, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, które będą, to będzie TCP klient, tam na dole jest, będzie TCP wersja, też na zasadzie, że zamiast HTTP to będzie TCP, tak? Żaden wielki wynalazek, tak? Mamy jakieś proste, że tam sobie śledzimy zmiany, tak jak w CouchDB jest, tak, że CouchDB nam regeneruje zmiany, też mamy coś takiego. Mamy jakiś prosty replikator, który jakby ktoś chciał, to możemy
mogę udostępnić, nie ma problemu, czyli normalnie multimaster, który sobie replikuje dane właśnie na podstawie tych zmian, które baza informuje. Także generalnie, jeżeli ktoś chce się pobawić bazą danych albo poużywać gdzieś, gdzie się to mieści, to polecam. Jeżeli ktoś chce zastąpić Postgresa albo jakieś inne duże bazy danych, to nie polecam.